drugiego Braciborzu. Szkoła posiadająca certyfikaty jakości, takie jak Szkoła z Klasą, Szkoła bez Przemocy, Śląska Szkoła Jakości. Posiadają także certyfikat ISO 14001. To sukcesy gimnazjum nr 5 imienia Jana Pawła II w Braciborzu. Kolejny bardzo barwny punkt w Korowodzie to zespół taneczny Skaza działający przy Raciborskim Centrum Kultury. Pojawili się już wczoraj na Raciborskim Rynku. Bawić nas też będą również i dziś swoimi występami, to już za kilkanaście minut. Witamy także gimnazjum nr 2 w Raciborzu imienia Czesława Miłosza. To właśnie ta grupa przebrana w stroje średniowieczne. To gimnazjum nr 2 w Raciborzu imienia Czesława Miłosza. I nasz barwny korowód zamyka drużyna Racibora z Raciborskiego Centrum Kultury. Zawiązana w kwietniu ubiegłego roku. Poprzez zabawy i warsztaty starają się wiernie odtworzyć czasy wczesnego średniowiecza. Uczą się tańców, tańcunku i rzemiosł dawnych. Drużyna prowadzi także rekrutację dzieci w wieku od 8 do 13 lat, więc zapraszamy, jeśli chcecie należeć do drużyny średniowiecznej. Barwny korowód przywitał na stadion Osiru w Braciborzu. Witamy gorąco i serdecznie. Drodzy Państwo, machamy, bo można uznać, że ta scena to jakaś trybuna honorowa, choć właściwie zaraz włodarze miasta pełnić będą honory i otworzą dzisiejszy dzień, drugi dzień Dni Miasta Raciborza 2013. Barwny korowód dotarł na stadion, na którym dziś odbywać się będą Dni Raciborza 2013, drugi dzień naszego wspólnego święta. Pomachajmy do nich, oni też pomachają, przygotowali się do tego korowodu i do występów, bo wiele z tych osób, które dzisiaj widzimy w korowodzie, występować będzie już za moment na scenie.